Z okazji 20-lecia życzenia na ręce wszystkich pracowników złożył obecny na uroczystości jubileuszowej burmistrz Przemysław Sikora, dziękując za dotychczasową współpracę i życząc samych sukcesów na kolejne lata. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w tym wyjątkowym jubileuszu. Bo utrzymywanie dobrych relacji, wsparcie oraz zaufanie to cechy odpowiedzialnego przedsiębiorcy, którym bez wątpienia jest firma Dajc. Z tego miejsca pragnę pogratulować Państwu tej pięknej rocznicy oraz podziękować za dotychczasową bardzo owocną współpracę. I jak na urodziny przystało, nie wypadało mi dzisiaj przyjść z pustymi rękoma. Jako prezent proszę przyjąć od nas film, który mam nadzieję będzie służył Państwu jako promocja firmy. Zapraszam Państwa do obejrzenia filmu, a na cały wieczór życzę Państwu wspaniałej zabawy. W tym roku mija już 20 lat funkcjonowania firmy Dajcel Safety Systems Europe w Żarowskiej Podstrefie Ekonomicznej, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park. To piękny jubileusz, a jak jubileusz, to warto przypomnieć, jak to wszystko się zaczęło. Firma działa od 2004 roku i specjalizuje się w produkcji systemów bezpieczeństwa, nieustannie udoskonalając i wykorzystując najnowocześniejsze technologie. Od początku istnienia władze firmy współpracowały z władzami samorządowymi, z burmistrzami Lillą Gruntkowską, Leszkiem Michalakiem oraz obecnym burmistrzem miasta Żarów Przemysławem Sikorą, a także pracownikami Urzędu Miejskiego w Żarowie. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy wspólnie angażować się w realizację wielu ważnych projektów, przedsięwzięć i byliśmy częścią tego historycznego momentu. Cieszymy się, że od 20 lat firma Dajcel jest prężnie rozwijającym się zakładem, a nasi mieszkańcy znajdują tutaj zatrudnienie. Zawsze możemy na Państwa liczyć, zwłaszcza przy organizacji różnych kulturalnych, sportowych i społecznych wydarzeń. Trudno wymienić wszystkie, ale warto wspomnieć o żarowskich biegach strefowych, gdzie firma Dajcel jest jednym z ważnych sponsorów tego wydarzenia, ale także jako zespół pracowników każdego roku bierze udział w tej sportowej rywalizacji. Jak sport, to również wsparcie żarowskiego mundialu piłkarskiego. Od początku istnienia firmy jesteście partnerem strategicznym Ogólnopolskiego Festiwalu Origami, którego organizatorem jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. To ważne wydarzenie kulturalne, które przybliża kulturę japońską Polakom. Nie możemy także zapomnieć o działalności ekologicznej, którą firma Dajcel na co dzień promuje. Jesteśmy Państwu wdzięczni za zakup ekologicznych butelek dla uczniów szkół podstawowych oraz ekologicznych toreb dla mieszkańców. Za liczne konkursy i wykłady promujące zrównoważony rozwój. Firma Dajcel angażuje się także w wydarzenia społeczne i charytatywne. Pracownicy Dajcel przygotowywali paczki świąteczne dla dzieci, nieśli pomoc rodzinom w ramach świątecznej akcji Szlachetna Paczka czy obywatelom narodowości ukraińskiej na terenie gminy Żarów w związku z wybuchem wojny na Ukrainie. To wszystko świadczy o społecznej odpowiedzialności biznesu. Stworzyliście Państwo prężnie działającą firmę, produkującą i sprzedającą swoje produkty na wielu światowych rynkach. Rozwijacie swoją działalność, a najważniejsze, że dostrzegacie korzystny klimat inwestycyjny, który niewątpliwie panuje na terenie Żarowskiej Podstrefy Ekonomicznej. Z okazji jubileuszu życzymy firmie Dajcel samych sukcesów, owocnej współpracy i kolejnych wspaniałych lat funkcjonowania na terenie naszego miasta.